Niestety, maseczek już nie mamy. No. Ja wiem, temat wyświechtany we wszystkich mediach. Temat wyświechtany na YouTubie, na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. I prawdopodobnie nie ruszyłbym tego tematu, gdyby właśnie nie ten tekst. Maseczek już nie mamy. Otóż historia jest krótka. W piątek mój wspólnik był u jednego chyba z największych dystrybutorów rzeczy BHP w Polsce. Jest taka firma Rawpol i ona mieści się pod Rawą Mazowiecką, pod Samiszką Rawą. Zapotrafimy się tam od lat i we wszystkie rzeczy BHP, dlatego że dystrybutor posiada absolutnie wszystko. I mój wspólnik był tam w piątek po coś tam, nie wiem nawet po co. Natomiast jak wrócił do firmy, powiedział mi: słuchaj, generalnie sytuacja jest taka, że jak idziesz przez handlowy, to słychać jedno. Jak odbierają ludzie na dziale handlowym telefon i mówią: nie, nie, maseczek już nie mamy. To trochę mnie skłoniło do przeanalizowania sytuacji pod kątem psychologii tłumu, bo jak gdyby trzeba zrozumieć to, że w Polsce nie stwierdzono jeszcze przypadków koronawirusa. Oczywiście paranoje sieją media na potęgę. Paranoje sieje Facebook, paranoje sieje YouTube. I no da się zauważyć, stety czy niestety, że oddziaływuje to na tłum, oddziaływuje to na psychologię tłumu i nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest pozytywne oddziaływanie, czy oddziaływanie negatywne. Natomiast jestem w stanie stuprocentowo stwierdzić, że to oddziaływanie jest. Wczoraj była sobota, postanowiłem sprawdzić te informacje dotyczące tych maseczek i sam zalogowałem się na Rawpol i sprawdziłem stany magazynowe i rzeczywiście wszystkie maseczki od takich higienicznych poprzez pyłowe i tak dalej, wszystkie stany magazynowe świecą się na czerwono, więc odezwałem się do dystrybutora w celu uzyskania zgody, po pierwsze na to, żeby posłużyć się ich przykładem jako dystrybutora, po drugie, no żeby się dowiedzieć, jak ta sytuacja w rzeczywistości wygląda. Na co dostałem maila, że faktycznie kilkumiesięczne zapasy, które jak gdyby, podejrzewam, że jest to jakaś tam wieloletnia kalkulacja, schodzą przez parę miesięcy, zeszły w kilka dni i na chwilę obecną raczej nie ma szans, żeby te stany magazynowe uzupełnić. Oczywiście dystrybutor pisze, że no bardzo się stara nastarczyć z towarem, natomiast informacja i przekaz jest prosty, że raczej nie ma możliwości w najbliższym czasie uzupełnienia stanów magazynowych. I tu ja zacząłem się zastanawiać nad tym, czy po pierwsze, czy jest to efekt pozytywny czy negatywny, bo no zakładamy, że powiedzmy, nie wiem, niech 50% z towaru, który został wyssany od dystrybutora, poszedł do tak zwanych Januszy biznesu, którzy liczą, że zaraz zrobią na tym 1000-krotne przebicie. No tak zakładam. Ale z drugiej strony, no na pewno nie wszystko, tak? Szczególnie, że wiem od znajomych, którzy w żaden sposób nie są powiązani z rynkiem preperskim na przykład, że no również no poszli do apteki i kupili maseczki i skarżyli się, że no cena tych maseczek wzrosła 10-krotnie. Może nie 10-krotnie, bo tam była mowa, że od 2 do 8 zł wzrosła cena, jakoś tak. I tu zacząłem się zastanawiać nad tym, czy pojęcie preperingu nie nabrało troszeczkę nowego znaczenia. Znaczy, nie chodzi o to, że znowu, jak gdyby jestem daleki od cienia paranoi,
Bardzo bym nie chciał, żeby się cokolwiek wydarzyło, ale zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, jaka jest cena głupoty. To znaczy, ile kosztuje zabezpieczenie się w najprostsze, najbardziej podstawowe rzeczy żywnościowe na jakiś tam okres czasu, jaki to jest koszt dzienny i ile czasu trzeba poświęcić na zgromadzenie takiego zapasu i co trzeba tak naprawdę zgromadzić. Więc postanowiłem to sprawdzić. Wybrałem się wczoraj do Selgrosu, żeby zrobić zapas naprawdę najbardziej podstawowych produktów, które można przechowywać z długim terminem przydatności do użytku dla jednej osoby na miesiąc. Więc serdecznie zapraszam Was na zakupy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, wpadliśmy do Selgrosa. Wpadliśmy do Selgrosa na zakupy, zobaczymy ile trzeba kasy poświęcić na jedną osobę, na jakieś drobne zapasy. No dobra, przede wszystkim potrzebne nam są tak węglowodany i tłuszcze, to jest jak gdyby podstawa. No i oczywiście woda, więc chyba zaczniemy od wody. Wody wielkiego wyboru nie ma, ale mamy na przykład Primaverę i kosztuje 3,55 za baniak 6-litrowy. To bierzemy 10. Kolejna ważna rzecz to cukier. Węglowodany. Można wziąć cukier pojedynczo, ale za 10 kg wychodzi wtedy brutto 24,30. I to chyba w sumie najbardziej taki opłacalny deal jest, nie? Bo są jeszcze paczki. A, jest paczka po 10 kg naraz i też kosztuje 24,30, więc nie opłaca się brać jednej, no bo jak rozpakujecie, ona będzie inaczej nabierała wilgoci, więc lepiej wziąć 10 sztuk odrębnych. A kolejna ważna rzecz, której trzeba mieć zapas, to są tłuszcze. Najłatwiej do przechowywania jest olej w butelkach. Tylko musimy się zorientować, który będzie nam najtaniej wychodził. Dobra, w zasadzie najtaniej wychodzi 10-litrowy baniak, bo wychodzi po 48,50 za 10 litrów. 5-litrowy 30 zł, 44 to jest kujawski na przykład i tu jest jakiś no name, który kosztuje 26 zł, więc wiadomo, dyszkę bierzemy i cyk do koszyka, idziemy po coś szybkiego, co można sobie ugotować. Dobra, generalnie są w ogóle straszne tłumy tam, gdzie są szybkie rzeczy, więc nie odpalałem kamery. Słuchajcie, to wam pokażę. Udało mi się tak, ryż w takiej paczce dużej, zbiorowej, potem wam pokażę wszystko. Ryż udało mi się kupić po około 60 zł za 10 kg i mniej więcej tyle samo kupiłem makaron. Potem jak weźmiemy rachunek, to wam wszystko powiem. Więc 20 kg węglowodanów wysokoenergetycznych, możliwych do długiego przechowywania, w sumie 120 zł, tak? Dobra, rzeczy, które jeszcze można przechowywać stosunkowo długo, a przynajmniej obracać nimi i mieć pewien zapas, jest mleko na przykład. Więc weźmy sobie zgrzewkę mleka do koszyka. Muszę odłożyć kamerę, bo mam jedną rękę zajętą. Oczywiście największy problem z przechowywaniem jest zawsze z tłuszczami, produktami odzwierzęcymi, tak? Czyli mięso, tłuszcze odzwierzęce, zwierzęce białko. Z tym jest problem, dlatego jak gdyby pomijamy to, jeżeli chodzi o tworzenie zapasu, jak gdyby uzbrajamy się tylko w rzeczy, które możemy trochę dłużej przechowywać. Z rzeczy dość istotnych i zalecanych przez WHO między innymi jest mycie częste rąk. Nie zapomnijcie o mydle, szczególnie, że kostka kosztuje 1,30 zł mniej więcej, więc zapas warto myć. To się nie psuje. Słuchajcie, chodzę po sklepie i rzeczywiście to, co wam pokazałem przed momentem, to jest alejka z rzeczami o długim terminie przydatności, typu właśnie ryże, kasze, makarony, fasola, takie rzeczy. I rzeczywiście, jak się posłucha ludzi troszkę po tych alejkach, to sporo z tych ludzi robi zapasy, co jest dość
pozytywne. Znaczy, żebyśmy mieli jasność, no nie popadajmy w paranoję i obłęd, tak? Ale od przygotowania jeszcze nikt nie zdechł. Więc uważam, że to taki dosyć pozytywny wydźwięk jest, jeżeli chodzi o robienie zapasów. A wróciłem się jeszcze po płatki śniadaniowe, no bo skoro zrobiliśmy zapas mleka, to może warto by było mieć na przykład kilogramową paczkę płatków, bo to, że będziemy siedzieli zabukowani na przykład w domu przez 2 czy 4 tygodnie, nie znaczy, że musimy zupełnie odmówić sobie wszystkiego. Raczej starajmy się tą dietę bilansować. Nie biorę rzeczy, które są krótkie do przechowywania. Ja ci muszę skręcić tym koszykiem. To jest jak gdyby proste. Nie biorę rzeczy od zwierzęcych, znaczy nie biorę, nie kupuję tej puszek, dlatego że mam ich całą tonę. Mam sporo z puszek z prepper sklepu, mam sporo puszek takich zwykłych, więc tego po prostu nie biorę. I dlatego ich jak gdyby nie... No nie będzie na tych filmie, ale warto też mieć, bo znowu taka puszka kosztuje, nie wiem, pewnie że 2 złote. Kupienie sobie 20 takich puszek to jest jeszcze dodatkowo 4 dychy do całości. Jeszcze nie dramat, więc reasumując, mamy mydło. Znowu warto mieć papier toaletowy, nie? Ale ja mam zapas, więc też nie będę się dozbrajał jakoś tam super. Natomiast wzięliśmy rzeczy takie, które uważam, że są rzeczami stuprocentowo pierwszej potrzeby. Czy pierwszej potrzeby. Stuprocentowo mogą się przydać, nie zepsują się. Można je zużywać cyklicznie i wymieniać. I z drugiej strony pozwolą na przykład na to, żeby się zadekować na jakieś 2 tygodnie. Tak mi się wydaje, na osobę. Więc jedziemy do kasy i zobaczymy teraz, ile to wszystko będzie nas kosztowało. No dobra, wyjechałem z tym dzisiejszym. Słuchajcie, wydałem 272 zł. Co daje na 30 dni to dzieląc, niespełna 10 zł dziennie. To oczywiście nie jest mało, ale nie jest jakoś dramatycznie dużo, tak? Na szybko też przy kasie przeliczyłem sobie wartości energetyczne poszczególnych produktów oraz ilościowe i wyszło mi, że jeżeli rozłożyć to na 30 dni, tak, wody mamy 60 litrów, czyli mamy przez 30 dni po 2 litry, makaron 10 kg, ryż 10 kg, 12 litrów mleka, 10 kg cukru, 10 litrów oleju, to są rzeczy żywnościowe, no i mydło, tak, do rąk. Oczywiście to nie jest wszystko, co warto by było mieć, ale mówimy o takich rzeczach super podstawowych, które stanowią koszt głupoty, ich nieposiadanie, na przykład kiedy trzeba by było nie wychodzić z domu. Proste, nie? Jak gdyby, więc przeliczyłem wartości energetyczne tak bardzo, bardzo na szybko i wyszło mi, że wartość kaloryczna dziennego posiłku, który z tego można zrobić, to jest około 2200 kalorii, czy kilokalorii, tak? Więc spokojnie można na tym przefunkcjonować przez 30 dni, tak? Co nam daje niecałe 10 zł na dzień, jeżeli chodzi o funkcjonowanie bez w zasadzie wychodzenia z domu. Oczywiście, jeżeli miałbym to rozszerzyć, to przede wszystkim rozszerzyłbym o wodę, bo jest 60 litrów, 2 litry to wcale nie jest dużo. Jeżeli do tego doliczymy potrzeby gotowania, higienę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, okaże się, że tej wody jest za mało. Natomiast w podsumowaniu Wam powiem, czym się kierowałem i dlaczego uważam, że 60 litrów wody powinno być wystarczające, przynajmniej w takim właśnie zabezpieczeniu się podstawowym, tak przed własną głupotą i brakiem myślenia. O, więc tyle. 270 zł, jakieś 2200 kalorii dziennie przez 30 dni. Dobra, to idziemy do podsumowania. No dobrze. Jak widzicie, koszt przygotowania sobie zapasu jest formalnie, można by było powiedzieć, żaden. Czyli przygotowując zapasy na ponad 2000 kalorii dziennie, ja nie mówię, że nie jest to dieta jałowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że można by było ją uzupełnić, to też oczywiste, tak? Mówimy o najprostszych produktach, które możemy położyć na półce i z nich korzystać, jednocześnie je uzupełniając, posiadając stały zapas tychże produktów. W ogóle skąd się ten pomysł wziął? Widzicie, analizując coś takiego, co się nazywa psychologią tłumu, doszedłem do wniosku, że
zachowanie tłumu może być takie, że w momencie, kiedy nie daj Boże, oczywiście zostanie potwierdzony jakiś przypadek koronawirusa w Polsce, panika może wzrosnąć, a nawet na pewno wzrośnie. Może wydarzyć się to, co wydarzyło się we Włoszech, nawet zakładając, że nasze wspaniałe media, które zamiast dostarczać nam rzetelnych informacji, dostarczają nam informacje mocno napompowane, mocno nadmuchane. Nawet przyjmijmy, że to jest 50%, to jest tylko, że tak powiem, fikcja literacka. To nadal ta panika tłumu może się w jakiś tam sposób wydarzyć i ludzie zaczną wykupować wtedy ze sklepu wszystko. No i co wtedy? No bo nie jest tak, że w sklepie jest towar dla wszystkich na miesiąc czasu. Więc jeżeli doszłoby, nie daj Boże, do psychologii tłumu, który zacząłby wykupować wszystko, to dla wszystkich nie starczy. No proste raczej, prawda? Nawet zakładając, że ta psychologia tłumu zostałaby wywołana sztucznie, nie miałaby żadnych podstaw takich realnych, tak? To jednakowoż, jeżeli w sklepach będą braki, to ktoś na tym ucierpi. Ucierpi z tego powodu, że nie ma jakiegoś tam drobnego zapasu zrobionego, znajduje się w potrzebie i tej potrzeby nie jest w stanie zaspokoić. No to też jest proste. Dlatego stwierdzam, że przygotowanie sobie zapasu, którego koszt wyszedł mi pi razy drzwi do 10 zł na dzień na osobę, to w zasadzie nie jest jakiś dramatyczny koszt i można sobie taki zapas przygotować. Żebyśmy znowu nie siali paranoi. Czy uważam, że na przykład gdyby, nie daj Bóg, do nas doszło do wykrycia przypadku koronawirusa, doszło do lokalnych stref izolacyjnych, czy to spowoduje brak w dostawie wody, prądu i tak dalej? Myślę, że nie sądzę. Myślę, że jak gdyby jesteśmy po 2 miesiącach informacji i jednakowoż żywię jakąkolwiek nadzieję, że w jakikolwiek sposób jesteśmy do tego przygotowani. Mówimy oczywiście o władzach, o inspekcji sanitarnej, o służbach medycznych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w jakiś sposób oni jednak się przygotowują. Chociaż materiały w internecie, które można znaleźć, nie są optymistyczne. Tu jakoś trafiłem na jakiś materiał jakiejś babeczki, która miała podejrzenie o koronawirusa i tam się żaliła, że laboratorium, które jest w stanie to potwierdzić, pracuje od 8 do 15. Aczkolwiek jednakowoż myślę, że w przypadku rzeczywistego takiego zagrożenia, no tutaj zostanie odpalona jakaś procedura, która no, będzie temu zapobiegać. Co nie zmienia jednak faktu, że gdyby się okazało, że gdzieś u nas pojawiłoby się takie ognisko epidemiologiczne, to no, będą stworzone strefy izolacyjne, których na przykład no, warto nie wychodzić z domu przez jakiś czas, nawet dla własnego bezpieczeństwa. Abstrahując jeszcze te maseczki, pamiętajcie, że one nie chronią przed zarażeniem, tylko chronią przed tym, żeby ci zarażeni nie zarażali innych. Ale to już jak gdyby, myślę, że ci co bardziej inteligentni to zdążyli już wyczytać, tak? Słuchajcie, jest też oczywiście 10 punktów takich bezpieczeństwa, 10 wyznaczników, które przekazało WHO. Ja wam to zamieszczam pod filmem. Warto przeczytać, dlatego że tam między innymi jest o myciu rąk, myciu blatów i o różnych innych zachowaniach, które nam się mogą przydać. Na przykład o kasłaniu w rękaw, a nie w ręce. Takie proste, ale jednak no, warto się z tym zapoznać. Paranoi bym nie siał. Myślę, że to nie spowodowałoby braku wody czy braku prądu, więc jeżeli ktoś trzyma zapasy, na przykład białka od zwierzęcego, w postaci, nie wiem, mięsa na przykład, tak, to no to spoko, no i to jak gdyby też się zawsze przydaje, tak? Myślę, że nie będzie nagle tak, że nie będziemy mieli prądu i produkty, które wymagają chłodzenia, nam się zepsują, aczkolwiek uważam, że warto sobie takie zapasy drobne zrobić.
Ja je, jak widzieliście, zrobiłem w Selgrosie. W Selgrosie w zasadzie może każdy teraz zrobić zakupy. Można dzisiaj zamówić przez internet, można pojechać do większego marketu. Nie w każdym markecie znajdziecie takie paczki, jak ja znalazłem, że na przykład po 5 kilo, tak? To jest dość takie unikalne, bo to znajdziecie raczej w hurtowniach, które zaopatrują jakieś restauracje, takie miejsca. Natomiast w Selgrosie można kupić każdy, więc w zasadzie to, jeżeli macie dostęp do Selgrosa, jest gdzieś w waszej okolicy, to jak najbardziej możecie sobie skorzystać. Myślę, że Makro, nie Makro, inne takie hurtownie też posiadają takie opakowania. Ewentualnie można skorzystać po prostu z opakowań mniejszych, co jest na przykład mniej uciążliwe przed zabezpieczeniem przed molami spożywczymi. To jest jak gdyby taka prawda. Myślę, że materiał na temat psychologii tłumu i tego, że w zasadzie wbrew pozorom do tego, żeby potrzebny był nam ten zapas, nawet jeżeli się nic nie wydarzy, to też jest dość istotne, dlatego że to się da zaobserwować między innymi w marketach różnego typu, że półki z towarami suchymi o długim terminie przydatności, właśnie typu ryż, makaron, kasza, fasola, są bardziej oblegane. Pojawiają się też artykuły w internecie, natomiast tu troszeczkę bym patrzył przez palce, bo no media mają taki high life, jeżeli chodzi o napędzanie tej maszynki, że głowa boli. Aczkolwiek gdzieś tam zawsze leży takie ziarenko prawdy i to ziarenko prawdy można, z tego ziarenka prawdy można skorzystać, więc polecam sobie zrobić takie drobne zapasy. Dlaczego powiedziałem, że preparing nabiera troszeczkę innego znaczenia? Może nie tyle znaczenia, bo znaczenie jest, przekaz jest ten sam, tylko jak gdyby zawsze uważa się, że prepersi przygotowują się na trudne czasy, na jakieś kataklizmy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu się może okazać, że prepersi przygotują się, czy mają się przygotować tylko i wyłącznie, miejmy nadzieję, że tylko i wyłącznie, na reakcję psychologii tłumu. Czyli gdzieś rzeczywiście na świecie się coś wydarza, natomiast społeczeństwo, tłum psychologicznie podchodzi do tego, również zabezpieczając się w sposób nagły i bieżący, co może spowodować niewystarczającą liczbę towarów dla wszystkich. Dlatego uważam, że tu takie podejście do preparingu troszeczkę ma inny wydźwięk, tak? Bo przygotowujemy się na nie na kataklizm, czy nie na jakąś. Przygotowujemy się nadal na trudną sytuację. Tu jak gdyby nie można odmówić, tylko sytuacja właśnie spowodowana psychologią tłumu, oddziaływaniem mediów, które uważam, że jest no naprawdę tragiczne. To są przygotowania, które bardzo często w dyskusji pomijamy, tak? A powinniśmy o nich równie pamiętać, jak o każdej innej sytuacji, na którą się przygotowujemy. Kolejną rzeczą jest to, że pamiętajcie, że w przypadku, że tak mi się wydaje, ale w mojej opinii, w przypadku ognisk wirusowych ewakuacja nie do końca jest najlepszym pomysłem, tak? Zarówno biorąc pod uwagę możliwość zakażenia, jak i możliwość ewentualnego rozniesienia tego zakażenia. W przypadku ognisk wirusowych raczej polecałbym zadekować się w bezpiecznym miejscu, w swoim domu, mieszkaniu, tak? Posiadając zapas na 3-4 tygodnie, w zasadzie wydaje mi się, że na chwilę obecną wszelkie ogniska wirusa, gdyby się pojawiły, powinny zostać opanowane i no, powinno być to na tyle zabezpieczone, żebyśmy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. O, więc po pierwsze pamiętajcie, nie podlegajcie paranoi, nie siejcie paranoi, ale bądźcie przygotowani. Czego wam serdecznie polecam. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób was do tego przekonałem albo przekonuję, żebyście po prostu byli przygotowani. Do zobaczenia.